Witam Państwa. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, żeby porozmawiać o tym, dlaczego warto w dzisiejszych czasach studiować marketing internetowy. Ja nazywam się Maciej Hoffman, jestem kierownikiem studiów podyplomowych e-marketing w praktyce na uczelni Łazarskiego. Obok mnie Marcin Żukowski, wykładowca tych studiów, właściciel firmy marketingowej z ponad 10-letnim doświadczeniem w marketingu internetowym. Cześć Maciek. Witam, dzień dobry, cześć. Digitalizacja, która nas dogania w tej chwili, no jest jakby taką koniecznością dla marketingu internetowego. I w związku z powyższym, każde działanie praktycznie, które wykonujemy, a też czas spędzany codziennie, no na pewno jakby do tego predestynuje, żeby tym marketingiem internetowym się zainteresować. I Ciebie chciałem spytać o to, jak z Twojej perspektywy, jakiego rodzaju jeszcze widzisz tutaj takie, powiedziałbym, punkty styku człowieka z maszyną, tak? Czyli de facto właśnie w tym internecie, co można jeszcze robić, co robimy i de facto o czym mówimy na studiach, tak? Wydaje mi się, że jakby tutaj najistotniejszą rzeczą, która najczęściej tak też z takich ankiet jakichś, jak czytam po tych zajęciach z kolei, które dostajemy, albo też z komentarzy podczas samych zajęć, to wydaje mi się, że właśnie najciekawszą rzeczą jest to, że ludzie podczas zajęć, na przykład ze strategii, mam takie zajęcia ze strategii też często na tych naszych studiach, dochodzą do takiego wniosku, że faktycznie dużo istotniejszy jest ten człowiek niż ta maszyna. Bo tak się komuś wydaje, że przyjdzie tutaj do nas i tak, dobra, no to tak, to Maciek nauczy cię, jak obsługiwać tam jakąś platformę do prowadzenia e-sklepu. To Marcin ci powie, jak tam ustawić sobie jakieś kampanie, pokaże ci, tu kliknij, tam kliknij, będziesz miał kampanię, która ci zarobi miliony. No tylko tak to niestety nie wygląda. To wygląda trochę inaczej, jest bardziej skomplikowane, bo jakby kluczową kwestią nie są te narzędzia, tylko ludzie. No jakby jasno sobie to można powiedzieć, to jest faktycznie coś, co ludzi najbardziej zadziwia gdzieś tam. No bo jak sobie spojrzymy na przedmiot i temat strategii w ogóle, czyli tej podstawy, od której później wychodzimy, no to robi się tutaj bardzo dużo mechanizmów jakichś psychologicznych, dopasowanie komunikacji, którą masz, insighty, później dopiero dopasowanie narzędzi gdzieś tam, hen daleko, po jeszcze grupie docelowej. Jakby no, jest tego bardzo, bardzo dużo i jednak mocny nacisk moim zdaniem kładziemy na ten wątek, który jest takim szerszym spojrzeniem niż tylko jedno czy drugie narzędzie, bo te narzędzia zmieniają się, są przejmowane przez inne narzędzia, upadają i tak dalej, więc skupienie się na jednym czy drugim narzędziu byłoby takim troszeczkę ślepą uliczką, o tak można by chyba powiedzieć najlepiej. Często słuchaczami naszych studiów są ludzie, którzy albo pracują w jakimś dziale e-commerce, albo prowadzą swój własny e-commerce na przykład, albo prowadzą jakiś sklep rodzinny, dajmy na to, nie? No i jest taka teza, bo właśnie tutaj wątkiem takim, który jest istotny, jest są też pieniądze jakby w tym temacie naszych studiów. Często pytanie pada o jakieś zarobki w tej branży, o to, co tu się robi, jakie budżety, to też jest ważne dla klientów i tak dalej, i tak dalej. No to właśnie spójrzmy sobie, czy jakby z tych studiów można faktycznie wynieść coś takiego, co jest z jednej strony na przykład wsparciem dla twojego sklepu czy dla twojej firmy, że po takich studiach ten gość czy kobieta będą potrafili to przełożyć sobie na wyższe A, zarobki na jakimś stanowisku w branży marketingu, B, na e-sklep na przykład swój, C, na firmę, w której pracują w marketingu. Jak myślisz z swojej perspektywy, jak to wygląda? Jakbyś był słuchaczem, jakbyś miał być słuchaczem, nie? Tak, no to jest główny cel tak naprawdę naszych studiów, żeby umożliwić rozwój studentów, którzy do nas przychodzą. I to, co bezwzględnie można zauważyć, to rzeczywiście często są ludzie też, o których nie powiedziałeś, ale którzy chcą się przebranżowić, tak? No jasne. Więc to też jest tak, że dla każdego jest duża szansa na to. I teraz to, na co my stawiamy na tych studiach i jaka jest, powiedziałbym, kluczowa różnica między nami a innymi studiami marketingowymi, to taka, że jakby my koncentrujemy się mocno na praktyce. Czyli de facto każdy z nas jest praktykiem w tej branży i to wieloletnim. Pracujemy na kontraktach w dużych firmach, prowadzimy swoje firmy.
W związku z czym możemy też przygotowywać potencjalnych pracowników, czyli naszych studentów de facto, w sposób taki rzeczywisty. Czyli faktycznie do tego, w jaki sposób rynek działa, w jaki sposób marketing internetowy działa, pokazujemy różnego rodzaju triki. Omawiamy takie różnego rodzaju real case study, czyli przypadki takie rzeczywiste z naszego doświadczenia. Doradzamy też, a co też nie jest bez znaczenia, bo ja jestem w kontakcie ze swoimi studentami od wielu lat i jakby też często podpowiadam, pomagam im w różnych sytuacjach. No i oczywiście cała ta wiedza, którą przekazujemy, bo oprócz teorii są też warsztaty. Koncentrujemy się na narzędziach, na systemach, omawiamy je dokładnie, więc tak naprawdę jest to bardzo zaawansowana wiedza, która no później jest mocno ceniona na rynku, tak? I z moich informacji wygląda to tak, że rzeczywiście pracodawcy, nie powiem, że się zabijają, ale naprawdę bardzo chętnie przyjmują naszych studentów do pracy. Tak, no bo też warto sobie na to spojrzeć trochę jeszcze z dwóch takich perspektyw. Pierwsze, że faktycznie są te relacje tutaj tworzone i gdzieś tam się tworzy zawsze podczas tego roku taka społeczność. Też z drugiej strony mam zajęcia ze studentami też dziennymi, zaocznymi, też tutaj na Łazarskim i patrzę sobie na to zawsze trochę tak, że są ci dzienni, zaoczni, wiadomo, najczęściej młodsi ludzie od tych podyplomowych, ale z tymi podyplomowymi zawsze jest ta praca taka, powiedzmy, bardziej głęboka, bo oni też coś wnoszą od siebie, mają też wiele lat doświadczeń w różnych branżach i z tego powstaje całkiem fajny taki miks, gdzie my coś dajemy, oni coś dają i z tego powstaje jakby wspólna jakaś tam potrawa, powiedzmy, nie? Bo każdy dorzuca swoje jakieś składniki. To jest jedna kwestia, która jest moim zdaniem tutaj jeszcze warta wspomnienia. No i tak naprawdę myślę, że to jest kolejny argument za tym, bo my trochę traktujemy te osoby, jakbyśmy byli takim konsultantem, a nie jakimś tutaj ex cathedra wykładowcom, który wam tutaj ewangelizować was będzie teraz, jak tu używać jednej czy drugiej platformy, czy jakiegoś tam portalu. Tak, no zawsze to też jest tak, że na konwersatoriach, które mamy, czyli powiedzmy rodzaju wykładów na studiach, to dyskutujemy, tak? Rozmawiamy, omawiamy różnego rodzaju przypadki, opisujemy te przypadki. To, co robią studenci, to też przygotowują różnego rodzaju projekty z marketingu internetowego, więc de facto zdobywają takie realne doświadczenie, można powiedzieć, bo te projekty oczywiście są tak przygotowane, żeby były wykonywane w realnym środowisku. Więc w związku z powyższym to też jest dodatkowy plus. I później przy takiej rozmowie kwalifikacyjnej chociażby o pracę, no można rzeczywiście pochwalić się konkretnymi doświadczeniami związanymi z marketingiem internetowym. No i często to są też jakby realne projekty tych ludzi, nad którymi oni pracują, gdzie my im możemy coś doradzić, coś pomóc, jakoś wesprzeć, a my z kolei też opowiadamy, tak jak wspomniałeś, o takich prawdziwych case'ach. No a jak możecie sobie policzyć, no to jeżeli ja mam tam powiedzmy 10 lat czy ileś doświadczenia, Maciek jeszcze więcej, no to razem tych dni ileś tam przepracowaliśmy, więc tych prawdziwych case'ów faktycznie jest dużo. Tak, to prawda. No w zasadzie to odpowiedzieliśmy już na pytanie, nad którym się zastanawiałem przez chwilę, czyli dlaczego w dzisiejszych czasach warto dokształcać się w marketingu internetowym. Myślę, że odpowiedź jest oczywista, dlatego że zalewa nas tak naprawdę internet z każdej strony. I pytanie do ciebie, ile ty czasu spędzasz w internecie i co robisz, tak? Poza pracą, mówię, nie? Zabrali mi telefon tutaj przed nagraniem, żeby nie było żadnych przepięć i tak dalej, ale tam jest ten taki, wiesz, licznik czasu, ile siedzisz przed ekranem. No i wczoraj na przykład, będzie prawdziwy case, godzinę 36 tylko byłem przed ekranem smartfona, co jest rewelacyjnym wynikiem, bo czasami zdarza mi się dojść do 4,5 godziny na przykład. No aczkolwiek trzeba też powiedzieć, że te mierniki są czasami troszeczkę zawodne, no bo jak robisz calla na przykład i masz Google Meeta odpalonego, no to zawsze ci to zmierzy, nawet jak nie patrzysz w ten ekran. No ale mniejsza z tym. Co robię poza tym? Trudno mi w ogóle jakby, wiesz, zrobić rozróżnienie między światem poza internetem, a światem jakby w internecie. No wszędzie tak naprawdę dzisiaj już mamy ten internet, bo to nie jest tak jak było, nie wiem, 20 lat temu czy ileś, gdzie pamiętam, na przykład robiłem stronę internetową.
tam będąc nastolatkiem i chcąc coś uaktualnić czy sprawdzić skrzynkę mailową, gdzieś tam będąc na wakacjach szukałem kawiarenki internetowej, żeby tam pójść, nie? No to wtedy miałeś jasne rozróżnienie, nie? Teraz jestem No w tak. internecie, tam godzinę co zapłaciłem 5 zł, potem wychodzę, idę sobie na plażę i już nie jestem w internecie. A teraz umiesz powiedzieć, czy jak jesteś na plaży, to wiesz, jesteś w internecie, nie jesteś w internecie? Nie no. Teraz jesteś w internecie, bo oglądają cię w Tak, internecie, a co tak. ty robisz teraz? Tak, to też prawda. No ja myślę, że internet nas w taki sposób już zalał, że rzeczywiście, jeśli chodzi o biznes, to nie ma innej drogi de facto. I nie wyobrażam sobie w tej chwili firmy, która nie działa w internecie. Te 99% firm coś robi w internecie, tak? Więc to też jest powód tego, że warto dokształcać się właśnie w marketingu internetowym. Ale tu moim zdaniem, a propos pytania o czas spędzony w internecie, warto zrobić pewne rozróżnienie, żeby sobie odróżnić jednak ten prywatny czas od biznesowego, żeby to ci tak wybitnie się nie zmiksowało, żebyś z kolei miał jakiś taki ten balans pomiędzy tym, co ty robisz sobie prywatnie i czasem spędzanym prywatnie, a czasem spędzanym gdzieś tam biznesowo. To jest szczególnie trudne, jak masz swoją firmę na przykład, tak jak ja, to wtedy bardzo ciężko jest to odróżnić, ale warto to robić. No dobrze, a jak powiedziałeś o swojej firmie, o swojej pracy, to uważasz, że praca w marketingu internetowym jest ciekawa? No pewnie, że Dlaczego tak. jest? Dlaczego jest ciekawa? Myślę, że znowu powiem, co mówiłem już wcześniej, że tu bardziej mi chodzi o ludzi niż o narzędzia czy maszyny. Bo z jednej strony by ci się wydawało, że jest ciekawa, no bo wiesz, nowe technologie, coś tam, ale mi się wydaje, że no jest ciekawa dlatego, że tam są ludzie. To znaczy po drugiej stronie zawsze gdzieś są ludzie. Nie licząc botów oczywiście. Ale jakby najczęściej to są jednak ludzie. No i ta możliwość komunikacji z nimi, możliwość wpływu na tą drugą osobę, na to, że ona, nie wiem, wkręci się w jakąś historię, zrobi jakiś zakup, podejmie jakąś decyzję. No to jest jednak pasjonujące, że jakby możesz mieć taki wpływ. Nie wiem, to jakby wiesz, to z mojej perspektywy, z twojej perspektywy. No ja myślę, że tutaj praca w marketingu internetowym jest ciekawa ze względu na jej różnorodność i na różnorodność stanowisk, o których pewnie zaraz powiemy, ale też na różnorodność działań, które można wykonywać. To, co powiedziałeś, oczywiście taki realny wpływ, który widzisz, który płynie z twojej pracy, no jest na pewno też kluczowy. To, że poznajesz ludzi w różny sposób, tak? No bo przez internet również i gdzieś tam masz dostęp też do tych narzędzi, które są coraz to nowocześniejsze i coraz bardziej złożone, ale też dające duże możliwości, jeśli chodzi o właśnie różnego rodzaju działania. Więc tych opcji jest bardzo wiele, tak? A swoją drogą, no wiadomo, że pomimo tego, że pracujemy w marketingu internetowym, no to też realnie spotykamy się, tak? I rozmawiamy tak jak tutaj chociażby, tak? Więc to też są spotkania takie offline, czyli w realu. Tak jest, no zresztą dokładnie. Jakby mieliśmy przez pandemię też taki dowód, że też te studia mogą być prowadzone częściowo online'owo również, no ale oczywiście nic nigdy finalnie nie zastąpi gdzieś tam spotkania offline'owego. A powiedz coś, co chciałeś zapytać, bo o te Stanowiska. stanowiska? Tak, jak ty widzisz, jakbyś opowiedział o stanowiskach, powiedzmy, związanych z marketingiem internetowym. Jakie rzeczy można robić, jakie są zarobki, tak? Postaram się to w miarę streścić, żebyśmy nie zanudzili tutaj wszystkich, bo tych stanowisk jest nawet taki generator, który tworzy ci nazwy stanowiska marketingu Tak, internetowym. widziałem. Ale myślę, że może być pierwsza podstawowa rzecz taka z perspektywy firmy, która jakby obsługuje inne firmy w internecie, no to jest ktoś, kogo sobie nazwiemy opiekun klienta, account manager, project manager, multum może być tych nazw. I to jest osoba, która po prostu zajmuje się tym, żeby sprawa była załatwiona, albo żeby klient mógł spać spokojnie, nie? To jakby z tej perspektywy, Czyli prowadzi tak, projekt, prowadzi tak? projekty. Takie osoby są zresztą też po stronie klienta, no zajmują się tym, żeby prowadzić właśnie sklep, albo jakiś tam projekt, kampanię i tak dalej. No właśnie, może powinniśmy zacząć właściwie od tego, jakie są możliwości, tak? Czyli nie tylko stanowiska, ale też gdzie można pracować, tak? Bo można pracować, można mieć swoją firmę, można Można być mieć. freelancerem i pracować z różnymi firmami. Można pracować w jakiejś agencji. Można, Marketingowej na tak, przykład, dokładnie. tak. Można pracować po stronie klienta tak zwanej, czyli w jakiejś firmie, w dziale marketingu, w dziale digital marketingu na przykład. Można być influencerem też.
I też prowadzić jakieś działania związane z marketingiem internetowym, bo tacy również są. Ktoś, kto jest influencerem i prowadzi kampanię dla jakichś klientów, na przykład. Więc tych możliwości jest sporo. Tak samo jest sporo też stanowisk. No i oczywiście, jeśli chodzi o zarobki, to tutaj wachlarz jest faktycznie największy, no bo spójrzmy sobie na niektóre usługi. Jak ktoś się ogłasza na przykład na jakimś serwisie w internecie, to jest ktoś, kto może ci wykonać daną usługę za na przykład 500 zł, a potem jest jakaś firma, która może ci wykonać tą usługę za 5000 zł. No i obie sytuacje będą wykonaniem tej samej usługi często. Tylko pytanie o to, czego ty potrzebujesz, jakie masz możliwości, jakie masz zasoby, do kogo chcesz adresować komunikat i Jaka jest tak. jakość I no i tego jakość wykonania, oczywiście, bo tak. jakby tutaj kluczową kwestią jest ta jakość Tak, gdzieś i tam. tutaj też myślę, z tym się oczywiście zawsze wiąże te pytanie o zarobki i o stanowiska, tak? Więc tu zacząłeś mówić o tym opiekunie klienta, to jakie tutaj zarobki? Co te zarobki sobie oczywiście wahają, zależnie też od doświadczenia, od tego, co ktoś wnosi, nie? Ja mogę spojrzeć teraz z perspektywy A, jednej strony swojej firmy, dwa, jakiegoś doświadczenia z poprzednich firm i trzecia rzecz ogólnie z takiego oglądu z branży, jak rozmawiam z jakimiś ludźmi, czytam jakieś raporty i tak dalej. No to weźmy takiego project managera, account managera, no to są zarobki zaczynające się od poziomu jakichś juniorów na powiedzmy poziomie tam 3-4 tysięcy na rękę, może 3-5 powiedzmy, zróbmy takie widełki, jeśli chodzi o jakiegoś juniora, sięgające do kilkunastu tysięcy, jeżeli mówimy już o kimś, kto ma jakieś tam doświadczenie. Tu moim zdaniem wszystko zależy od tego, jakie ktoś obsługuje projekty, no bo No i innym, gdzie pracuje? no tak, czym innym będzie to, jeżeli ja będę bardzo dobrze pracował w obsłudze 5 sklepów, w których przychody łączne będą na poziomie 50 tysięcy złotych miesięcznie, no to wiadomo, że nie mogę wtedy zarobić 55 tysięcy, nie? Albo będę pracował nad jednym klientem, którego miesięczny przychód wynosi x razy więcej i wtedy ta sytuacja jest zupełnie inna, bo moje działania przyniosą mu określoną No tak, większą ale to sumę, nie? mówisz o unienormowanych trochę zarobkach, czyli takich powiedzmy a la No prowizyjnych. tak, ale są takie normowane, Ale to tak, podałem mniej więcej gdzieś te, w wiesz, agencjach na przykład tak. marketingowych, czy będąc tym opiekunem projektu u klienta, to są No to tak jak unormowane mówiłem, i tak. tak jak powiedziałeś. Zaczynając pewnie gdzieś tam od poziomu 3-3,5 tysiąca na Jasne. rękę, po poziom rzędu kilkunastu tysięcy złotych, jako takiego już seniora, kogoś, kto ma doświadczenie, przeprowadził ileś tam projektów, nie? To myślę, są takie widełki, które zresztą można by rozszerzyć i powiedzieć, że one są widełkami też dla osób zajmujących się obsługą profili w social mediach, robieniem copywritingu, robieniem jakichś grafik, animacji No i tak właśnie, bo dalej, nie? to są znowuż stanowiska, które też są osiągalne po skończeniu Tak. studiów i studiowaniu właśnie marketingu internetowego. No ale wiadomo, że dużo więcej zarabiają menadżerowie, czyli tak zwany na przykład digital manager, tak, czy e-commerce manager i menadżerowie oczywiście różnego szczebla, dyrektorzy i tak dalej. No to są dużo większe pieniądze. Które się zazwyczaj zaczynają powiedzmy od 10 tysięcy na rękę w górę. No i tamten zakres końcowy jest gdzieś tam ograniczony tym, co powiedziałeś głównie, czyli ważnością projektu, tak? No to jest często nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc tutaj myślę, że to też jest powód do tego, że warto rzeczywiście studiować marketing internetowy u No tak, nas. można sobie później podwyższyć gdzieś tam te zarobki. Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. A powiedz mi, Marcin, jeśli chodzi o marketing internetowy, to co Ciebie interesuje w tym marketingu internetowym? Co mnie Bo z interesuje tego, w co ja marketingu kojarzę, to internetowym? tak, to dużo działałeś tam, powiedzmy, w mediach społecznościowych To swego tak, czasu. swego czasu tak. Natomiast media społecznościowe to taki jeden z elementów, powiedziałbym, nie? Tego, co się tam w tym internecie dzieje. Kiedyś one były ciekawsze, moim zdaniem, ale może to spowodowane jest tym, że po prostu ja też wtedy byłem młodszy i mnie to bardziej jakby jarało. Teraz pewnie osoby, które wchodzą na ten rynek, gdzieś się interesują, nie wiem, TikTokiem na przykład, no to pewnie mają podobne uczucie jak ja 10 lat temu, mając uczucie do Facebooka wtedy, który był takim czymś wow. Nie, jakby tak to wyglądało. A to, co mnie dzisiaj interesuje, no to wydaje mi się, to jest też ta zmienność, w sensie takim, że to jest takie coś, co dostarcza ci cały czas jakby bodźców, że robisz coś i w każdej chwili de facto to wywołuje jakiś impact, że puszczasz kampanię i za chwilę już masz jakiś feedback do tej kampanii.
To jest jakby coś, co tutaj jest ciekawe, co zresztą ty też wcześniej mówiłeś o różnorodności trochę. To jest coś w tym stylu, wydaje mi się. Tak, no to mnie właśnie ten multitasking, tak, i oczywiście z jednej strony dla mnie na przykład ciekawym jest podejście strategiczne zawsze do każdego projektu, no bo to jest podstawa de facto, a z drugiej strony różne możliwości, które internet daje, czyli różnego rodzaju właśnie kanały promocyjne na przykład, które no, są elementem właśnie tej strategii i w każdym z tych kanałów no, troszeczkę inaczej należy się poruszać, nie? Tak jest. Okej, a powiedz mi, jeśli tak rozmawialiśmy o tej pracy, to jak ty uważasz, dla kogo jest praca w marketingu internetowym? No, to jest ciężkie pytanie oczywiście, bo dla kogo nie jest, można by też A zapytać. no właśnie. Wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli ktoś, mamy powiedzmy te dwie grupy, albo takie, których mówiliśmy, że przychodzą na te studia, żeby się dokształcić, bo już pracują w tym temacie, albo osoby, które chcą się przebranżowić. No i powiedzmy, że te osoby, które, ta pierwsza grupa, może na chwilę ją zostawmy, no bo oni już wiedzą, że chcą w tym pracować, więc jakby gdzieś już znaleźli jakiś motyw ku temu. Natomiast zastanówmy się, dlaczego przebranżowić się na marketing internetowy na przykład, nie? No to wydaje mi się, że jakby musisz mieć tę taką chęć, ciekawość i właśnie odporność trochę na te zmiany, no bo jakby te zmiany będą ciągłe. To nie jest taka robota, że sobie usiądziesz na początku miesiąca, coś tam sobie ustawisz i będziesz sobie siedział przez miesiąc i jakby potem zbierał owoce tego działania. Tu jakby codziennie może coś się wydarzyć, coś może się zmienić i to niezależnie od ciebie. No i to jest jakby taka cecha, która myślę powinna być krytyczna, żeby mieć taką pewną umiejętność radzenia sobie ze zmianami. To jest zresztą dzisiaj przydatne w ogóle też poza internetem. Czyli trochę też ze stresem. Tak, też trochę ze stresem pewnie też, nie? No bo jak wiemy, ta praca bywa stresująca, no bo jest znowu bardzo dużo zmiennych, bardzo dużo informacji. Każdy mu wydaje się, że to, co on w tym momencie, nie wiem, ma do zakomunikowania, uwaga, zmiana i tak dalej, to jest teraz, w tej sekundzie najważniejsza rzecz na świecie. Każdy się przejmuje jednym komentarzem w social mediach. A to też myślę, że zależy od człowieka, tak? Bo jakby jedno to jest to, że ta odporność na stres i powiedzmy na jakieś zmiany, ale to się z tym wiąże. Druga kwestia wieku. No, jakiś czas temu tak naprawdę ten przedział wiekowy osób, które korzystają z internetu, no gdzieś tam dochodził tam powiedzmy do 55 lat, powiedzmy. W tej chwili no, to się zmieniło. I No. chociażby moja mama świetnie sobie radzi w internecie. Czasami mnie o coś dopytuje, ale no naprawdę no jest dużo starsza oczywiście i doskonale sobie z tym radzi. Więc to też jest może warte podkreślenia, że marketing internetowy jest dla każdego de facto, bo w każdym wieku warto się dokształcać, tak? Tak, no to pod tym kątem pewnie, że tak, bo to też weźmy sobie pod uwagę, że tu ktoś, kto przychodzi na te studia, to on nie mówimy, że musi od razu zostać social media managerem albo e-commerce managerem czy digital directorem. On może po prostu zaczerpnąć sobie wiedzę, która przyda mu się w 55 tysiącach innych dziedzin, którymi się zajmuje, bo jakby to jest wiedza, która jest przydatna w każdym obszarze tak naprawdę jakiejkolwiek działalności zawodowej, jaką ktoś będzie wykonywał, no bo tak jak mówiliśmy wcześniej, ten internet jest już wszędzie i nawet nie wiemy, czy ciągle jesteśmy w internecie, czy już jesteśmy w internecie, czy jeszcze jesteśmy w internecie. Tak, tu się zgodzę zdecydowanie, więc tak sobie myślę, że takim podsumowaniem tej naszej rozmowy może być to, że marketing internetowy jest koniecznością dla kogoś, kto się zajmuje biznesem, natomiast może być też pasją dla kogoś, kto jeszcze tym biznesem się nie zajmuje. I tak naprawdę z mojej perspektywy zdecydowanie warto studiować marketing internetowy i zapraszamy do nas. Dziękujemy za rozmowę i widzimy się na studiach. Do zobaczenia.